podejmowanie poszkodowanego za pomocą systemu badalnego. Lokomocja na lodzie to wielkie odległości. To dystans, na jaki musi być przygotowany ratownik. Kilometry pokonane na łyżwach to naprawdę miło spędzone chwile. Ale do wypadku dojść może. Wyjście z lodu rzeczywiście nienośnego, nawet dla osoby przeszkolonej i przygotowanej, czasem jest niemożliwe. Każda próba wyniszcza lód i z przerębla powstaje akwen. Ten akwen będzie rejonem działań ratowniczych. Próby wyjścia zakończone fiaskiem. Wzywanie pomocy. Ratownik rozpędza system wodolód. Musi oszczędzać siły. Miał do pokonania łącznie 800 metrów. Dobrze, żeby przebiegł nie więcej jak 200-600, pozostawiając na analizę i odpoczynek. Biegnąc w niskim wsparciu pomiędzy poręczami pokładu, bardzo łatwo wyczuć, kiedy lód zaczyna się gąbczasty, nienośny i niebezpieczny. W znacznej odległości przed przewidywanym rejonem działań ratownik uruchomił silnik. Bieg po lodzie nienośnym będzie sygnałem, że zbliżamy się do miejsca niebezpiecznego. To tu zaczyna wytryskiwać woda spod butów ratownika. To znak, że zaczynamy niszczenie. Wielkie, ciężkie płyty lodu wypluły silnik do pozycji niewłaściwej. Musimy przywrócić jego zdolność do pracy. Lód wyniszczamy zatapiając dziób prawego pływaka. Czasem jest to łatwe, czasami wymaga wielkiego nakładu sił. Manewrowanie i wytracanie prędkości w okolicy poszkodowanego wymaga treningu na zwykłym akwenie, poza okresem zimowym. Topiąc pokład dziobowy, wyciągamy poszkodowanego za pomocą ewakuacyjnych kół wypornościowych na pokład. Nie pozwalamy mu na spionizowanie pozycji. Układamy go w pozycji, w jakiej został podjęty z wody. Bardzo ważne, żeby nie zaczął utrudniać nam ewakuacji. Teraz urządzenie wraz z dwoma osobami na pokładzie waży 350 kg, a drogę powrotu mamy już częściowo zaznaczoną poprzez wyniszczony lód. Zbiorniki kompensacyjne na rufie oraz na dziobie zabezpieczają przed popełnieniem błędu. Skaleczony i wyniszczony lód ułatwia nam drogę powrotną. Urządzenie samo powinno odnaleźć krawędź lodu nośnego. Dynamiczne niszczenie lodu nośnego
dochodzimy do miejsca, gdzie nie umiemy zniszczyć lodu. Punktowe przyłożenie masy kilkudziesięciu lub kilkuset kilogramów nie jest w stanie skruszyć lodu. To miejsce, na które ratownik wyjdzie. I znowu 800 metrów. Pozycja pomiędzy poręczami rufy jest bezpieczna dla ratownika, nawet po kolejnym dotarciu do lodu nienośnego. Dobra, teraz zmiana. Ja będę poszkodowanym, a ty ratownikiem. Do roboty.